Tuż przy wspólnocie Betlejem znajduje się niewielkie zoo. Kogo my tu mamy? Egzotyczne ptactwo. Jakiegoś torbacza. Z pewnością nie kangura. Dalej widziałem lamy, wielbłądy, a w nocy słyszałem jednego osiołka. Super. Zapraszam. Wpadnijcie z wizytą, z dzieciakami. Poniedziałek. Zaczynamy kolejny tydzień. A początkiem będzie wizyta przy elektrowni Jaworzno 3, na terenie której znajduje się najwyższy komin w Polsce. I zupełnie przypadkowo trafiłem w to miejsce, w to konkretne. Mapa kierowała mnie gdzieś tam, od frontowej strony, a ja uznałem, że podejdę jednak nieco inaczej. Zaryzykowałem i się opłaciło. Nie ma lepszego widoku na ten komin niż z tego miejsca, z tego, o! Kościół pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej. No nareszcie! Coś się trafiło po 12 kilometrach marszu. Nieopodal świątyni znajduje się pomnik grunwaldzki. Trudno go przeoczyć. Ok, a teraz kierunek dworzec kolejowy. Jak to się stało, że na twojej szyi wisi kawałek chleba, co? To jest dopiero historia. Dworzec kolejowy. Spory. Aha. Perony są nieco dalej. Zazwyczaj buduje się je naprzeciwko dworca, a w tym przypadku zdecydowano się na inne rozwiązanie. A nie będę szedł na perony. Nie ma powodu. Stąd widzę, że zostały wyremontowane. Idę coś zobaczyć. Sam nie wiem dokładnie co. Odnotowałem tylko adres. Ulica Pożarowa 1. O, już siada. Już siada na mózg. Super. Super ekstra. Ale jak mam się dostać na drugą stronę? Tutaj ścieżka się urywa. Nigdzie nie widzę żadnej kładki, mostu, kamieni, zwalonego pnia, niczego, co mogłoby mi pomóc. Niedobrz, bardzo niedobrz. Już tam mogę machnąć ręką na tą ruinę. Ale tam, tam jest coś ciekawego. No nic. Z tego nie będzie. Okej. Trudno. Idziemy tam. Do czego to służyło? Czym było?
Nie wiem. Tak, dookoła. Najpierw przejdziemy się dookoła. Wdrapałem się na jakieś gruzowisko. Super. Nie ma lepszego miejsca widokowego. Nie ma. Ani tam, ani tam, ani gdzieś tam, ani z drugiej strony. Okej, wejść jest łatwo, teraz trzeba zejść. A może skoczę? Można tutaj podejść, podjechać rowerem, jak kto woli. Mamy do dyspozycji kawałek drogi asfaltowej. Więc nie trzeba łazić gdzieś po krzakach, po błocie i tak dalej, jak ja to przed chwilą zrobiłem. Szlazłem gdzieś stamtąd. Zalew Sosina. Kręci się tutaj raptem kilka osób, a w tej grupie jestem między innymi ja. Świetne miejsce wypoczynkowe, rekreacyjne. Chciałbym zobaczyć je w pełni sezonu turystycznego, czyli w okresie letnim. Co tu się musi dziać, a co się dopiero będzie działo? Póki co zachowuję dystans społeczny. Nie ma tutaj w ogóle nikogo. W promieniu, no nie wiem, kilkuset metrów, kilometra, dwóch. Plaża jest całkiem spora. Jest czyściutka. Przygotowana na waszą wizytę. No nic, nacieszyłem się tym miejscem. Idę do następnego. Ulala. Nisko. 1,60 m. Jak 1,60 m, jak ja mam 1,80 m i jeszcze taki zapas. Teraz spaceruję po parku Gródek i tym razem nie jestem tutaj sam. To nie ulega żadnej wątpliwości. Z przodu można naliczyć co najmniej 2, 4, 7, 8, 9, 11 osób. Ulala. Kapitalny punkt widokowy. Taki nieco dziki. Nie ma tutaj żadnego oficjalnego szlaku. Ale jest mnóstwo wydeptanych ścieżek, to nie powinniście mieć trudności, żeby tutaj trafić.
synek. Nie ma takiego rośnięcia. No jak mam teraz pokazać widzom tamtą okolicę, no? No przecież nie podejdę bliżej, bo spadnę. Tak? Się nie da. Tak? Też nie bardzo. Niżej jak kucnę? Stój, gdzie pędzisz? Stój. Kamieniołomy? Co tu się dzieje? Zostaw ptaszka. Okrzyki radości. No tak, ocalił właśnie swoje życie. O czym to ja? Już wiem. Kamieniołomy. Jedne z najlepiej zagospodarowanych w Polsce. Widziałem już kilkanaście tego typu miejsc i zazwyczaj wyglądały tak, że pozostawiono je samym sobie, zarosły, zakrzaczyły się, zaniedbane, takie trudno dostępne, nie wzbudzające żadnego szału, zachwytu, nic z tych rzeczy. A tutaj sytuacja wygląda zgoła inaczej. Dlatego też ta lokalizacja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, co mnie w ogóle nie dziwi. Bez powodu tutaj nie przyszedłem. Wszędzie pełno ścieżek, na dole, na górze, w tamtym zbiorniku wodnym, który przed chwilą wam pokazywałem, organizowane są zejścia pod wodę, prowadzone jest, nazwijmy to roboczo, centrum nurkowe. Sam nurkowałem swego czasu. Fantastyczny sposób na spędzanie wolnego czasu. Serdecznie polecam. Zejście pod wodę to tak jak pojawienie się w zupełnie innym świecie. Cześć. Jak się masz? Wyderka. O rany, gdybym nie musiał się spieszyć, to bym zatrzymał się tutaj na 15 minut i zrobiłbym przerwę obiadową. Coraz to lepsze te punkty widokowe. A przed chwilą dostałem smakowite prezenty od pana prezesa. Sprawdźmy, cóż to takiego. Wszystko cieplutkie. To jest jakaś zupa, chyba żurek. Zanim się do niego dokopię jedną ręką, to szkoda waszego czasu. Dokopię się? Dobra, załóżmy, że jest to żurek. Okej. Mamy żurek. Muszę go na chwilę odłożyć. O! I danie główne. Kotlety. Ziemniaki. Surówki. Same skarby. Thank you.
spowity mgłą, kościół pod wezwaniem Matki Boskiej nieustającej pomocy. Godzina 8:00, wtorek. Podobno ma być dzisiaj słonecznie. W przeciągu najbliższych godzin okaże się, ile w tym prawdy. Dobra, a teraz muszę się nieco rozruszać. Nieco. Kolegiata pod wezwaniem świętego Wojciecha i świętej Katarzyny. Ciekawostka. Tutejszy witraż kościelny jest jednym z największych w Europie. Będziemy mieli okazję go zobaczyć, czy nie? Przypuszczam, że kościół jest zamknięty. Jest, czy nie jest? Czyżby chodziło o ten witraż? Frontowy? Po kolei. O! Ktoś się szarpał i zostawił rękawiczkę. Zamknięte. Również także, podobnie jak poprzednio, bez niespodzianek. No nic. W takim razie schodzimy na dół i kierujemy się na rynek. Zaraz za kościołem znajduje się kapliczka z roku 1891. Gdybym nie zmienił planów, to najprawdopodobniej ominąłbym ten wspaniały mural. Muszę mieć oczy dookoła głowy. Być może jest ich tutaj więcej. Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Okej. Mamy go. O. Ogrody? Dobrze. Chwilkę tutaj pospaceruję. Przejdę się na drugą stronę. Z tej strony obiekt wygląda o wiele lepiej, więc nagram go jeszcze raz. Mogiła żołnierzy Armii Krajowej, którzy polegli za ojczyznę z rąk niemieckiego okupanta 29 sierpnia 1944 roku. Galeria handlowa. Też mi atrakcja. Budynek pochodzący z roku 1906. Fontanna.
Ładnie tu. Schludnie, porządnie, czysto. Stosunkowo cicho. Nieopodal rynku znajduje się siedziba muzeum. Tędy. 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 Czy tędy? Zbliża się godzina 12, a zatrzymam się na jakieś 15 minut. Zjem kanapki i wyruszę. Banan? Kościół pod wezwaniem Krzyża Świętego. Kościół sprawia wrażenie, jakoby został w pełni zrewitalizowany, przynajmniej na zewnątrz, wraz z otoczeniem. Rzadko kiedy trafia się taka sytuacja, żeby poza świątynią również i mury i tak dalej zostały odnowione. Dorodny okaz strzegący studni. Bodaj zabytkowej. Zajrzymy do środka. Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej. Orzeł bez korony. Opuszczam jedno miasto, Jaworzno, a wchodzę do kolejnego. Mysłowice, a miał być Imielin. Co tu się dzieje? Imielin. No. Szczerze powiedziawszy, w ogóle nie przygotowałem się do tej wizyty. Trudno. Ale wykorzystam jeszcze kilka chwil, które mi pozostały, zanim zgłoszę się do pana prezesa tutejszego klubu sportowego i nagram kilka miejsc, przy okazji pokazując wam co ciekawsze z nich. Kaplica z roku 1706. Siedziba Urzędu Miasta. Wygląda rewelacyjnie. Już dawno nie widziałem tak fajnego ratusza. Ale ruch. W lewo. Rynek w Imielinie. Urokliwy. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej. O, teraz możesz sobie jechać. O, już wieki nie widziałem kościoła o takiej bryle. Podejdziemy do figury. Na, 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 na. Drewniana? Głowa, zdaje się, jest drewniana.
Cześć. Godzina 9:00. Środa. Południowa część Polski. To będzie piękny, słoneczny dzień z temperaturą sięgającą 12, 13, a nawet i 14 stopni Celsjusza. Co dzisiaj w planie? Jak to co? Wszystko! Wszystko! Od A po Z. Co się trafi? Chełm Śląski. Kaplica cmentarna o nietypowym kształcie. A zaraz za tymi drzewami chowa się kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Tam z przodu widać kapliczkę z figurą świętego Floriana. Przyjedziecie, podejdziecie bliżej, to dostrzeżecie niektóre szczegóły. A ja śmigam dalej. Zespół dworsko-parkowy. I teraz mam problem, bo nie wiem, czy można tam podejść, czy nie można. Nie ma żadnych zakazów, ale z pewnością jest to własność prywatna. A podejdę najwyżej, poszczują mnie kogutem. Wiosna? Postanowiłem nieco urozmaicić trasę. Troszeczkę ją wydłużyłem. I gdzie się władowałem? W jakieś błoto. Ale nie chciałem wracać tą samą drogą. Więc pokombinowałem, poszperałem, poszukałem, powęszyłem i właśnie mam okro w bucie. Nic się nie dzieje. Przy takiej pogodzie zaraz wszystko powysycha. No dobrze, dobrze, ale gdzie jest ta droga? No nie. Nie mówcie, że będę... A coś tam jest. Skręca. Przy wale kolejowym. Tego właśnie szukałem. Tak, 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 tak. Zaraz tam pójdziemy, ale na chwilkę odbiję w prawo. Widzę cię! Nie myśl sobie, że nie. Bardzo fajna, kolorowa, urokliwa kapliczka. No. O, to, 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 to. Lędziny. A może tędy? A pójdę tędy. Połowa tutejszych domów została wybudowana wedle tego samego wzoru. Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla. Przyszedłem tu tylko ze względu na nietypowy kształt świątyni. Trudno go z czymkolwiek porównać. Nie wiem, z jakimś egzotycznym kwiatem? Ha. I co z tobą zrobić? Kolego, przecież widzę, że chyba jesteś porzucony, wychudzony, być może głodny.
Nie wiem, czy psy można częstować herbatą, ale mam konserwę. Noszę ją już od 2 miesięcy. Wiesz co, chodź, ja sobie też zrobię przerwę, coś zjemy. Gdzie by się z tobą wybrać? Tutaj? No dobrze, dostaniesz krakusa. A później zadzwonię po straż miejską i cię zabiorą. I jak, spodobał się zapach, co? Okej, dam ci troszeczkę. Po kilka małych kawałków. Zauważyłem, że ma plakietkę, więc zaraz zadzwonię pod wskazany numer. A w międzyczasie rzucę mu parę kostaczek konserwy. No niech zje. Niestety nie mam wody, a herbaty ci nie dam, bo nie wiem, czy to dla ciebie źle się nie skończy. Jak może być? Smakuje? Kolejny kawałeczek mu ukroję. Nie za duże. W końcu trafiłem na kogoś, z kim mogę się podzielić tym, co noszę od wielu, wielu tygodni. Czekaj, czekaj. O, dobra, jedz. Ok, jeszcze ze 3 fragmenty. A później spiszę twój numer. O. Nie wiem, porzucili cię, czy żeś uciekł, zwiałeś, szukając przygód. I teraz masz za swoje. Złapiemy się za numer i dzwonimy. Dawna kostnica, wybudowana w roku 1797, a odnowiona w roku 1996. O, ciekawostka. Na cmentarzu tym spoczywa światowej sławy mistrz hutniczy Johann Christian Ruberg, który żył w latach 1751-1807. Wynalazca metody wytapiania cynku, zwanej powszechnie śląską. Dobrze. Tylko gdzie ja znajdę grób tej osoby? Dowiedziałem się, gdzie jest. Bardzo łatwo do niego trafić. I trudno go przeoczyć. Oto on. Kolejna osobliwość. Kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Trójcy Świętej. Czasami bywa tak, że poza kościołami, cmentarzami, nagrobkami, pomnikami i kapliczkami nie ma niczego innego, co mógłbym wam pokazać. No cóż, przecież nie będę nagrywał bloków, domów mieszkalnych i tego typu miejsc. Każdy wie, jak one wyglądają. Dlatego też pokażę wam kolejną świątynię. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Pomnik weteranów powstań śląskich, którzy zostali rozstrzelani przez hitlerowców w Brzezińce. Klasztor Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza. Uff, udało się. Za pierwszym razem. Miejska Biblioteka Publiczna. Budynek pochodzący z wieku XVIII, a wyremontowany w wieku XXI. Plac Farski. Godzinę czekałem, aż się zwolni. Ok, przejdziemy pod dzwonem i to będzie koniec na dzisiaj. Tam jest.
Sam dzwon pochodzi z wieku XVI i stanowi świetną dekorację i wizytówkę tej miejscowości. Za 15:15. Cześć. Godzina 6:45. Dzisiaj wystartowałem wyjątkowo wcześnie. No, nie miałem wyboru. Ale nic się nie dzieje. Zaraz się przejaśni. Odhaczę jeszcze dwie pozycje. I to będzie na tyle. A dobra, stanę na drodze asfaltowej, to nagram panoramę. Kościół pod wezwaniem świętego Klemensa. Takim to dobrze. Leżą w ciepłych łóżkach lub spożywają gorącą jajeczniczkę na bazie 5 kurzych jaj z dodatkiem boczku i szczypiorku i cebulki. Całość zapijają orzeźwiającą herbatą z cytryną.
albo jedzą kanapeczki. Świeże pieczywo, masełko, żółty serek, co nie piesek. Będzie pomidorek, znajdzie się pomidorek? Znajdzie się pomidorek. Ogóreczek. Co na to jeszcze można położyć? Rzodkieweczkę. O rany. Albo twarożek ze śmietaną. Płatki kukurydziane. Z dodatkiem mleka. Wszystko bym zjadł. A tak, dzisiaj moja dieta póki co bazuje na kubku gorącej herbaty. Bieruń. Co ci się stało w lewą nogę? Dorobiłeś się kopyta? A to kto? Utopcowy kusik na szczyści. Okej. Bardzo, bardzo, bardzo fajny rynek. Od 30 minut po nim spaceruję. Trzaskam zdjęcie za zdjęciem. Kamienic. Ratusza. I tak dalej. Naszym bohaterom w hołdzie. A ratusz, proszę was, prezentuje się następująco. Ta 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 ta. Jedna z pierzei rynku. I kolejna. Nie widzę tutaj żadnego szarego domu. Każdy ma swój indywidualny kolor. Mniej lub bardziej jaskrawy. A zaraz podejdziemy do kościoła. Kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. No, trochę tu zabawiłem. Nieco dłużej niż planowałem. Przyspieszam. Nie. Idziemy gdzie indziej. Mówię, a podejdę, zobaczę jak wygląda cmentarz żydowski. Podchodzę. I... zamknięte. Muszę zorganizować jakieś pieczywo. Chleb, bułkę, rogala, cokolwiek. Mam konserwę, jedną, drugą. Co tam jeszcze mam? Co mi zostało? Zupka chińska, gorący kubek i serek topiony. Bez chleba się nie obejdzie. O nie. Sanktuarium pod wezwaniem świętego Walentego. Element szlaku drewnianej architektury województwa śląskiego. Aha. Drugim najstarszym zabytkiem w mieście jest grobel. Wał ziemny usypany w latach 1530-1535 z inicjatywy Jana Tużo. Pierwotna długość wału... uspokoisz się czy nie? Wynosiła 3 km. Szerokość u podstawy to coś około 17 metrów.
bo się zaraz do ciebie przejdę. Chwila. Coś mi się tutaj nie zgadza. Czyżby na przestrzeni ostatnich wieków co nieco uległo zmianie? Bieruńska grobla to sztucznie usypany wał ziemny o wysokości 5 metrów i szerokości u podstawy 18 metrów, który ciągnie się na długości 1300 metrów. Powstała w latach 30. i 40. XVI wieku na polecenie wolnego pana na Pszczynie Jana VI Tużo. Czy wiesz, że... No nie wiem, zaraz się dowiem. Po kopcu, czyli średniowiecznym grodzie, grobla jest drugą najstarszą budowlą w Bieruniu. Co więcej, to jeden z najstarszych zabytków inżynierii wodnej na terenie województwa śląskiego. O proszę! Co się nam trafiło? Aż muszę sobie to odnotować. W notatkach. Odnotować w notatkach. No tak. Raz, dwa, trzy, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36. O! I druga lokomotywa na podczepkę. Warunki są wręcz stworzone do tego, żeby co nieco poopowiadać, więc je wykorzystamy. Wczorajsza akcja z psem. Najpierw zadzwoniłem pod numer, jaki znalazłem na plakietce. Był to oczywiście numer do weterynarza. Ustaliłem miejsce pobytu właściciela. Okazało się, że mieszkał dosłownie obok. I pies wyszedł z posesji. Przy jego stanie fizycznym raczej nie sforsował płotu, tylko po prostu gdzieś tam przeszedł przez otwartą furtkę, nie wiem, bramę. W każdym razie zaraz po rozmowie z panią weterynarz zadzwoniłem na straż miejską, poprosiłem o interwencję. Przecież nie będę chodził z cudzym psem i dobijał się do drzwi. Poza tym, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to, że pies był w bardzo, bardzo złym stanie. Skręcam w lewo. Psiak śmierdział zgnilizną, dosłownie. Nie wiem, unosił się z niego zapach fermentującej ropy. Był bardzo wychudzony. I pewnie nadal jest, no w przeciągu 24 godzin raczej nic się nie zmieniło. Także był niedożywiony, zaniedbany, pazury ewidentnie miał za długie. No, mówiąc wprost, miał i ma swojego opiekuna, który w ogóle się nim jakoś specjalnie nie przejmuje, przynajmniej jeżeli patrzeć na to pod kątem kondycji fizycznej tegoż pieska. A później tłumaczenia właściciela przez strażą miejską. Tak, proszę pana, ten pies jest stary, schorowany i tak dalej. Jest na dworze, bo śmierdzi, w domu nie chcemy go trzymać. Później poszli tam do jego mieszkania i kiedy już się rozjeżdżali, to jeszcze podeszli do mnie, dopytano, no i jak tam sytuacja? A no wie pan, pies jest stary, no to mówię, no to wiem, bo przecież widzę. To, że jest stary, nie oznacza, że musi być tak traktowany i tak po prostu zniszczony, sponiewierany. Rozumiem starość, nie radość. Ale brud, niedożywienie i tak dalej, to nie wynika z tego, ile ma lat, tylko jest to efekt zaniedbań właściciela. No. Dla mnie osobiście podlega to pod znęcanie się nad zwierzętami.
No, podobno pies cierpi na wiele dolegliwości, jest stary, dogorywa. Zapytałem więc, dlaczego by go nie uśpić, skrócić jego męki. Przecież z tego psa już nic więcej nie będzie, nie oszukujmy się. Czas robi swoje. I jemu bliżej do grobu niż dalej. Więc zamiast, nie wiem, czekać na ten dzień, kiedy w końcu sam padnie, warto byłoby ten proces przyspieszyć, no. Zaoszczędzić mu mnóstwo bólu. Właściciele twierdzili, że nie chcą tego zrobić, ponieważ bardzo zależy im na tym psie. Spędził z nimi 20 lat i nie mieliby serca, żeby go uśmiercić. Aha, czyli nie mają serca, żeby skrócić jego cierpienie, ale mają serce patrzeć na to, że pies ledwo dyszy, chodzi głodny, brudny, śmierdzący. Taka argumentacja tych ludzi w ogóle do mnie nie dociera. Nic a nic. Nie chcą się nim opiekować, niech go oddadzą do schroniska. Prawdopodobnie tam zaraz zostanie uśpiony, ale w jego przypadku chyba nie ma innego rozwiązania. Masz zwierzaka w domu, to się nim opiekuj, to się nim zajmuj. Ponosisz za niego pełną odpowiedzialność. On nie jest w stanie pójść i zgłosić problemu, nie wiem, na policję, do weterynarza. Nie, to jest twoja powinność, jeżeli coś się z nim dzieje. Jeżeli ci wadzi, przeszkadza, przerasta to twoje możliwości, no to go oddaj. Popytaj wśród znajomych, może ktoś przygarnie kota, psa, żółwia, rybki, nie wiem, pająka, cokolwiek innego. Wystaw ogłoszenie w internecie. Prędzej czy później ktoś się znajdzie i trafi w fajne ręce. Szybka zmiana scenerii. Gostynia, która została zabezpieczona wałami ziemnymi zarówno z lewej, jak i z prawej strony. A i samo koryto zostało uregulowane. Jedlina. We wsi znajduje się zabytkowa kapliczka z figurą świętego Jana Nepomucena. To skupisko drzew przypomina mi park. Być może niegdyś był tutaj jakiś zespół dworsko-parkowy, czy coś takiego. W każdym razie, przed chwilą zapytałem o trochę chleba na drogę. Nic więcej, a otrzymałem całą torbę prezentów. Nie wiem, co w niej się znajduje, ponieważ do niej nie zaglądałem. Po kolei woda. Super. Czy tam w ogóle będzie chleb? Co to jest? Jogurt? Serek jakiś? Jogurt. Czeski. O rany, co ja z tym zrobię? Co to tam jeszcze jest? Jabłko. Troszkę pomarszczone. Mandarynka. Jeszcze jedna. O, o, o. Koncentrat pomidorowy. Świetnie. Sery topione. Jeszcze jeden zestaw. Chyba ktoś opróżnił pół lodówki. Tutaj coś trzymam wielkiego. Jest chleb, w końcu. Także zapytałem tylko troszeczkę pieczywa, otrzymałem całą resztę w gratisie. Dziękuję.
ale sobie pojem. Wola. Kościół pod wezwaniem świętego Urbana. Cześć. Godzina 8:00. Piątek. Wróciła zima. I dobrze. W którą stronę? W tamtą. Międzyrzecze. Kościół pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Łe, to nie jest pogoda do nagrywania i robienia zdjęć. Bojszowy Nowe. Bojszowy. Kościół pod wezwaniem narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Tuż za świątynią wyeksponowano stary dzwon. Jest nieco uszkodzony. O, tutaj. Święty Józefie, patronie szczęśliwej śmierci, módl się za nami. O rany, znowuż palce mi zamarzają. Postanowiłem zajrzeć na tutejszy cmentarz i odkryłem coś bardzo nietypowego. Napis pod tym krzyżem głosi: tu stał główny ołtarz starego kościoła bojszowskiego, który synowie Jana Biebersteina wbudowali roku 1581, a który się spalił 14 czerwca 1905 roku.
i niespodzianka. Jeszcze moment. Tada! Kto by się spodziewał? Makiety kościoła. Świerczyniec. Wypogodziło się. Ach, super. Zanim dojdę do miasta, już teraz próbuję załatwić jakieś miejsce, w którym mógłbym się zatrzymać. Póki co odpadł mi hufiec ZHP. ZHR nie ma swojej siedziby, a kierownik stadionu miejskiego jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji. Ma do mnie dzwonić. Sprawa druga, równie istotna. Mapa miasta. Nie zdążę pojawić się w urzędzie miejskim przed godziną jego zamknięcia. Dlatego też jakieś, nie wiem, godzinę temu zadzwoniłem do Wydziału Promocji. Poprosiłem o pozostawienie kilku map w ochronie. Tak, mam się tam zgłosić i je odebrać. Ot, takie banalne rozwiązanie kłopotliwej sytuacji. Bez mapy, o, po tak dużym mieście, o. Nieźle. Nieźle, nieźle. Takiego wejścia do miasta jeszcze nie miałem. Okej, dosłownie przed chwilą zakończyłem rozmowę z panem prezesem klubu sportowego, który oznajmił, że zorganizował dla mnie punkt postojowy na najbliższe dwie noce. Ekstra, bardzo, bardzo dziękuję. Tychy! Tychy. No. O, widzę w oddali kościół. Pamiętam go z poprzedniej wizyty. Tak, na pewno do niego podejdę. Współczesny kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w mieście jest hotel Piramida. Zagospodarowanie terenu jeziora Paprocańskiego. Są plaże, tereny leśne, kompleksy sportowe, ośrodki wypoczynkowe. Dobrze. Z daleka wszystko wygląda bardzo apetycznie. Można odnieść wrażenie, jakby wszystko było przygotowane na waszą wizytę. Ciekawe, czy jezioro można obejść. Czy na całej długości linii brzegowej pociągnięta jest promenada. Doskonałe miejsce na uprawianie całorocznych spacerów, biegów, jazd rowerem i tak dalej, i tak dalej. Pozamykane. A gdzie jestem? Jakieś takie okienko. O, może tutaj. Przy restauracji Huta Paprocka. Interesujące miejsce.
kościół pod wezwaniem świętego Benedykta. Na najbliższe dwie noce zatrzymałem się w tym hotelu. Hotel Tychy. Super. Centrum miasta. Lepiej nie mogłem trafić. Może będę miał widok z jakiegoś wyższego piętra, ale by było. Zostawię rzeczy i pędzę po mapę do urzędu miasta. Tęskniliśmy, no tak. Nie było mnie tutaj przeszło 2 lata. No trochę czasu upłynęło od mojej ostatniej wizyty. Postanowiłem, że po odebraniu mapy zakończę dzisiejszy dzień, ale robię to z tak ciężkim sercem. Z czego to wynika? Chociażby z tego, że pokonałem już prawie 25 km. Innym charakterystycznym budynkiem jest siedziba Urzędu Miasta. A najlepiej to widać, o, tam, z góry, z wysokości chmur. Mapa, 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 mapa. Gdzie jest moja mapa? Piątek. Godzina 15 minut. Nie wiem, ile tam może być. 30. I nikogo na chodnikach? I na ławkach? W taką piękną pogodę? A jutro jak się zepsuje, to będziecie marudzić. Już ja wiem. Swoje. A jak w niedzielę się wypogodzi, to powiecie, a już jest za późno, bo to trzeba się szykować do poniedziałku. I tak zleci weekend. A jak zacznie się poniedziałek, to o rany, dlaczego nie wyszedłem z domu? 2 dni zmarnowane. Pędzę co sił w nogach do hotelu, gdy nagle dostrzegłem ją. Chyba została porzucona. Wycieraczki są podrywane. Dopadła ją rdza. Chociaż tak jak jej się przyglądam, to nie jest w jakimś tragicznym stanie. Co to, to nie. No szkoda, że tak stoi i się marnuje.
Cześć. Godzina 8, sobotni poranek. To będzie piękny, słoneczny dzień i mroźny, co mnie bardzo cieszy. To jak, zaczynamy odsłaniać kurtynę tajemnicy. Ale jazda. Wczoraj okazało się, że otrzymałem pokój na najwyższym piętrze. Tam. Być może zakotwiczyłem się pod napisem hotel, ale nie jestem pewien. To jest mało istotne. W każdym razie mam wspaniały widok na tą część miasta i na tamtą. Obie są oczywiście w tej chwili zasłonięte, ale co nieco wam za chwilkę pokażę. Dobrze, zacznę od końca. Muszę się wrócić do jeziora, które wczoraj odwiedziłem, ponieważ po drugiej jego stronie znajduje się pałacyk. A ja chcę zebrać prawie wszystkie pałace w Polsce. Poza tym zastanawiałem się, czy jezioro można obejść. No to dzisiaj to sprawdzimy. Super, świetnie. To będzie fantastyczny dzień. Już to czuję. Zjadłem bardzo fajne, obfite śniadanie. Nowoczesna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mediateka. Część miasta zajmują przede wszystkim blokowiska. I w tej chwili jestem na terenie jednego z nich. A dokładnie rzecz ujmując, jestem w Parku Południowym. Pomnik poświęcony wydarzeniom w Katyniu. Nie ma za bardzo jak stanąć na środku. A zaraz za nim droga doprowadzi nas do kościoła. Pod wezwaniem błogosławionej Kuskówny. Mało tego, z mojej prawej strony w tle widać, no jak myślicie, co widać? Tak, macie rację, jak zwykle. Tężnię solankową, która, a to podaję jako ciekawostkę, swoim kształtem nawiązuje do budynku Urzędu Miejskiego. Sprawdźmy, czy działa. Mokro. Dobrze, zaryzykuję, co mi tam. Działa. Wszystko w porządku. Charakterystyczna dzwonnica kościelna. Za 15:09? Skoro nie doczekałem się odpowiedzi w komentarzu na temat tego, czy można obejść Tyskie Jezioro, to postanowiłem, że sprawdzę to na własnych nogach. Swoją drogą, nic dziwnego, że nikt nie odpowiedział, skoro jeszcze nie umieściłem tego filmu w sieci. Skoro nie chcą powiedzieć, to sam sobie sprawdzę. Bez łaski. Sam sobie pochodzę. Tak. Zobaczymy. Jak ja tego nie sprawdzę, to kto to sprawdzi? Przecież nie ma żadnego chętnego. Wszystko na moich barkach, jak zwykle. Rzeźba wyobrażająca świętego Huberta, dwa myśliwskie psy oraz jelenia. Który, jako jedyny jeleń na świecie, pomiędzy jednym a drugim rogiem ma umiejscowiony krzyż. Zrobię zdjęcie, to zobaczycie na zbliżeniu. A gdzie jestem? Przy pałacyku myśliwskim,
To już nie są Tychy. Dotarłem do innej miejscowości. Troszeczkę się zapędziłem. Byłem tutaj przeszło 2 lata temu i mogę wam powiedzieć, że ten pałac prezentuje się wyśmienicie. Cieszę się, że jest remontowany. Super. No, wy przyjedziecie na gotowe. A ja już nie będę miał okazji, żeby go zobaczyć w pełnym słońcu. Wracam na ścieżkę. Czyżby 0,5 metra? Widzę cię. Widzę was. Rura do miasta. Mała zmiana planu. Skoro upewniłem się, że obejście jeziora jest możliwe, ścieżka pędzi tamtędy, to postanowiłem, że nieco skrócę drogę powrotną do centrum. Przejdę się przez las. O proszę, kolejna perełka, blok mieszkalny nazywany Bramą Słońca. Godzina 11, do tej pory machnąłem 13 km i w tej chwili wbijam w tamtą część miasta, tą właściwą. Co by się nie działo, zawsze będę zatrzymywał się przy ulicznej sztuce, zwłaszcza w takim wydaniu. No nareszcie dotarłem na miejsce. Browar obywatelski, czyli kompleks 13 zabytkowych obiektów, które wchodzą w skład szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Co ciekawe, można tutaj swobodnie pospacerować. Wszystkie budynki zostały opisane. Można zaznajomić się z ich historią. Super. Wyglądają bardzo dobrze. A to kolejna bardzo ważna informacja. Nie są to takie typowe ruiny. Nic z tych rzeczy. Tutaj na przykład mamy warzelnię. Tam w tle, nie wiem, a nawet jeżeli się już dowiem, to i tak wam nie powiem. W każdym razie tutaj jest budynek dyrekcji. Do czego to służyło? Czy ktoś mi odpowie na to pytanie? Stacja kolejowa. Co tu dużo mówić? Można byłoby ją odremontować. Nie ma jakiejś wielkiej tragedii, ale no tam sytuacja wygląda o wiele lepiej. Na peronie numer 2. Jedynka daje sobie radę. Póki co. A gdzie są jakieś ławeczki? No właśnie. Dla osób oczekujących na swój pociąg. Drugiego takiego dworca kolejowego w tak dużym mieście na pewno nie zobaczycie. Aha. Dworzec kolejowy i autobusowy, pakiet, 2 w 1.
plac świętej Anny. Spokojnie tutaj. Spokojnie. Chyba aż za spokojnie. Kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Pokażę wam trzy dzwony. Pochowały się w cieniu. Park górniczy. Usiadłbym na chwilkę na ławce. Zbliża się godzina 14. Od 7 niczego nie jadłem. W końcu wytrzasnąłem trochę chleba. A nie wytrzymałem, nadgryzłem. No nie ma czasu, żeby siedzieć. Kopia lampy górniczej w skali 10 do 1. Pamięci 9 górników kopalni Wujek, poległych w wyniku pacyfikacji strajku dokonanej 16 grudnia 1981 roku przez milicjantów plutonu specjalnego ZOMO. Kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Jest tu kto? Plac Wolności, przy którym znajduje się między innymi prywatna szkoła podstawowa. Żółty budynek na wprost. Muzeum miejskie. Pokazuj się. W niedzielę jest nieczynne. Oraz pomnik poświęcony powstańcom śląskim. Siedziba Banku Spółdzielczego. Zabytek. Bandyci. Otoczony przez kryminalistów. Z każdej jednej strony. I dolatują kolejni. O. Tu, 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 tu. Okej, gdzie jestem? Jestem na rynku w Tychach. Wygląda fantastycznie. Zwłaszcza jego część centralna. A w tle, gdyby ktoś nie zauważył, to podpowiem, że znajduje się kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Fontanna, którą strzegą trzy wydry. Co się dzisiaj nachodziłem i nabiegałem, to moje.
15. Trzeba zjeżdżać do bazy. Chociaż jeszcze trochę pospaceruję, co sobie będę żałował. Normalnie spieszę się jak diabli, ale uznałem, że muszę go wam pokazać. Koniecznie. Jest zarejestrowany, więc chyba kiedyś jeździł. Tyskie browary książęce. Muzeum. Niestety jest zamknięte. Trudno. Ciekawostka. Jest elementem szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Kolejna pozycja godna uwagi w Tychach. A tuż obok, dosłownie obok mnie, po sąsiedzku, znajduje się pałac, do którego niestety nie można podejść. Stadion miejski GKS Tychy. Kolejna pozycja, którą będę mógł odhaczyć na swoim własnym, prywatnym, niewielkim szlaku tematycznym. Jednym z wielu. Swoją drogą mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję wejść na taki obiekt. Gutek. Misia i Tysio. Trzy miśki strzegące porządku w parku niedźwiadków. Koniec. Choćby nie wiem, co się działo i co się trafiło, już nie uruchomię kamery. Wystarczy.
Cześć. Godzina 8:30, niedziela. Ostatni dzień, jaki zaprezentuję w tym odcinku. Kierunek Mysłowice. Cel: zobaczyć możliwie jak najwięcej różnych miejsc, obiektów, punktów na mapie turystycznej regionu. Zanim opuszczę Tychy, chciałbym jeszcze odwiedzić to i owo. A zaczniemy od kościoła, o którym mówiłem na samym początku, gdy wchodziłem do tego miasta. O, zresztą widzę jego wieżę. Jest. Zespół kościelno-klasztorny, na który składa się kościół pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu i świętej Klary oraz klasztor franciszkański. Naliczyłem tutaj 4 gotowe wieże. Raz z tyłu, 2 z przodu, 3 i za tym rusztowaniem jest 4. I budowana jest 5. Generalnie kompleks jest całkiem spory. Co jest tym? I o wiele ładniejsze zdjęcia wychodzą z tamtej strony. Niestety stałbym pod słońce i nic by z tego nie wyszło. Park Miejski Solidarności. A w nim między innymi pomnik nazywany żyrafą. Plac Baczyńskiego. Szykuje się długi, spokojny marsz. Na odcinku 19 km przewiduję pokazać wam jedynie tylko 2 atrakcje. Tym jedną szczególną. Może i dobrze. Po wczorajszym rajdzie po Tychach, podczas którego pokonałem prawie 30 km, dzisiaj to wszystko tak nieco przystopuje i nacieszę się dniem. Dam na luz. Super, Polska wciąż mnie zaskakuje swoim bogactwem i różnorodnością. Proszę bardzo, urozmaicenie dzisiejszej trasy. Nie, nie może być. Katowice. Katowice odwiedzimy dopiero za kilka dni. Także tego. Omijamy je. Przenośni i dosłownie. O! Takiego znaku jeszcze nie widziałem. Niespodzianka. Kierowco! Pozwól im przeżyć. Jelenie, wiewiórki, jeże, sarny, zające. To, to Toady?
Chyba to Audi. Pasjonaci leśnych wędrówek. Świetnie. Po drugiej stronie widzę kolejne samochody. Super. Dobry rosół, co? Pewnie, że dobry. Taki gorący. Z przysmażoną cebulką, marchewką, pietruszką, makaronem. Oczywiście z kawałkiem kurzego mięsa. A później na drugie danie, no nie wiem, schabowy, ziemniaczki, koperek, mizeria i kompot truskawkowy. Co jeszcze? Ciasto na deser, na przykład sernik na zimno. Dobra, koniec. Rozmarzyłem się. A jak myślę o jedzeniu, to robię się głodny. Mysłowice. Rondo imienia górników kopalni węgla kamiennego Wesoła. Z taką fajną dekoracją. Zupełnie przypadkowo trafiłem do miejsca, z którego rozpościera się fantastyczny widok na wyjątkowy obiekt. Wyjątkowy w skali krajowej. Gdy podejdę nieco bliżej, to powiem, w czym rzecz. Władowałem się do jakiegoś rowu, ale zrobiłem to świadomie, z premedytacją. Trzeba być ostrożnym, ponieważ chodzę po jakimś gruzowisku zarośniętym trawą. Okej, tu chyba będzie dobrze. Będzie dobrze. To dobrze, że będzie dobrze. Wapieniok. Nie musicie go jakoś specjalnie szukać. Widać go z drogi asfaltowej. No chyba, że dopadnie was mgła. A tak poza tym nic go nie przesłania. Stoi taki komin na środku pola. Ciebie szukałem. Wapiennik. O wiele większy od poprzedniego. Zdecydowanie. I do tego również można podejść bez żadnych ograniczeń, pełna swoboda. Jakby tam wejść? Na przykład tędy. Albo z drugiej strony. A nie, tu się zmieszczę. Pomimo parasola zmieszczę się. Kółeczko. Zrobimy rundę. A zrobimy. O, już zahaczyłem. O, nie zrobimy. Nie ma szans. W takim razie kurde, wychodzę. Chyba się nie złamał. Jeżeli się złamał, to się zaraz wścieknę. Z góry można zrobić ciekawe zdjęcia. Ma się to szczęście. Czasami. Chodzi mi o pozycję słońca na niebie. W tej chwili oświetla tą część lub tę część, jak kto woli, która jest najbardziej odsłonięta.
Super. Foty porobione. Idziemy dalej. Odbijamy w lewo. Jeszcze kilkanaście metrów. Szkoda, że słońce jest po niewłaściwej stronie. Trudno, ale nie można mieć wszystkiego. Dobrze, na tym zakończę relację z tego tygodnia. Stoję naprzeciwko masztu radiowo-telewizyjnego centrum nadawczego. I ciekawostka. Jest to najwyższy obiekt budowlany w Polsce, który liczy prawie który liczy prawie 359 metrów wysokości. Przy takiej pogodzie miałbym fantastyczny widok na całą okolicę. Ciekawe, jak daleko sięgnąłbym wzrokiem. 30, 40 km, 50, 100. Prawdziwa wisienka na torcie. O rany. To był tydzień. A następny z całą pewnością będzie równie ciekawy.